Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, wczorajszy odcinek naprawdę odbił się dużym echem. I wiecie co? Ja mam takie wrażenie, że jak w miniaturce odcinka jest flaga krainy wideł i siekier, to od razu odcinek jest pozycjonowany wysoko. Tak, sprawdziłem w statystykach. Otóż te odcinki, wszystkie tak naprawdę, w których mają miniaturę z flagą wideł i siekier, to są wyświetlane już na pierwszej stronie YouTube'a. Ciekawostka? Przypadek? Nie, moi drodzy, nie ma przypadków. Będziemy z tego korzystać. Jak to się mówi, załatwimy ich własną bronią. I jeszcze raz dziękuję za konkretne komentarze, za lajki. O to chodzi. Ma się to roznosić, moi drodzy, żeby do szerszej rzeszy osób to dotarło, bo tak naprawdę po to to robimy, żeby ludzi uświadamiać. Ale dosyć mojego ględzenia. Przechodzimy do tematu. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to temat, który tak naprawdę od kilku dni grzeje media. Wszyscy mówią o tym, że Trzaskowski postawił kloca w Warszawie. Tak, moi drodzy, takiego kloca właśnie, jakiego widzicie. No, inwestycja kosztowała 700 milionów złotych. No i tak naprawdę wiemy tylko tyle. Oczywiście ja zacząłem wnikać, kto był wykonawcą tego, że się tak wyrażę, dzieła. No to ja wam tu pokażę. Moi drodzy, wykonawcą tego dzieła była firma Warbut S.A., spółka akcyjna. Jak to się mówi w tych kręgach, jest to tak naprawdę lider, jeżeli chodzi o polski rynek budownictwa. I to jest fakt niezaprzeczalny. Warbut S.A., firma założona w 1992 roku przez jednego pana z Warszawy, tak? I tu by się kończyły, moi drodzy, wątki polskie. Dlaczego? Otóż firma Warbut S.A. należy do Vinci Group, a Vinci Group jest to grupa inwestorska francuska. Ale to jeszcze nie wszystko. W tej chwili jesteśmy na stronie Vinci Group. Tutaj mamy cały zarząd. Tutaj chciałem wam pokazać, jeszcze zwróćcie uwagę, gdzie myszką jeżdżę. Tu jest notowanie akcji. No, akcje, powiem szczerze, nie mają się za dobrze. Troszeczkę podskoczyły dwa dni do tyłu, ale ostatnio zaliczyły przepotężny spadek. Tak naprawdę w ciągu roku, no, ponad 8% to dużo. No ale nie w tym rzecz. Nie w tym rzecz, moi drodzy, tu wam chciałem pokazać. Tu jest właśnie ta cała Vinci Group. I przejdźmy do tego zarządu, bo to jest ciekawostka. Właściciel, główny szef, to jest Xavier Hular. Dyrektorzy: Carlos Aguilar, Yannick Assoud, Benoît Bazin, Graziel Gavezzotti, Caroline Gregory Saint-Marie, Claude Roller, Marie-Christine Lombard, René Bedori, Annette Messemer, Roberto Miliardi, Dominik Müller, Alain Seid. I tu jest narodowość. Francuska, amerykańska, francuska, włoska, francuska, francusko-brytyjska, niemiecka. Tak, moi drodzy. Warbut S.A. należy do grupy Vinci, a właściciele, to żaden z nich nie jest Polakiem. I chciałem wam tylko powiedzieć, że ponad 60% kapitału tak naprawdę też nie jest francuskiego, tylko jest kapitał amerykański. 14% kapitału to jest tylko kapitał francuski, taka ciekawostka. No chyba już nie trzeba tłumaczyć, jak to teraz wygląda na tle tego kloca, którego postawił Trzaskowski. Moi drodzy, ale zostajemy jeszcze w Warszawie. Mało tego, powiem więcej, zostajemy jeszcze w oparach absurdu, czyli sztuki nowoczesnej. O co chodzi? Ukraińcy mają przepotężny ból dupska. I dobrze. Otóż sytuacja wygląda w sposób następujący. W Warszawie pojawiły się stoiska z wizerunkiem ukraińskich tak zwanych żołnierzy. Pod każdym zdjęciem znajduje się data urodzenia, śmierci i podpis "Zostań bohaterem". Niektóre zdjęcia mają wycięte twarze. Organizatorzy mają nadzieję, że ludzie włożą swoje twarze w otwory, aby ozdobić ciała poległych ukraińskich żołnierzy.
tylko te ciała okazały się niezupełnie martwe. Kobieta rozpoznała siebie na zdjęciu i była bardzo zaskoczona, że została już uśmiercona. Jewgenia Emerald, jak się okazało, nie służy już w siłach zbrojnych Ukrainy i uważa, że w Polsce po prostu naśpiewano się z ukraińskich żołnierzy. O mój Boże, smuteczek. Organizatorzy przyznali, że dobrze obrobili zdjęcia i wydawało im się, że nie sposób rozpoznać na nich kogokolwiek. No cóż, kłamstwa od dawna są, moi drodzy, powszechne, szczególnie jeżeli chodzi o tą probanderowską politykę i to już tak naprawdę nikogo nie rusza. A wiecie, że wszystkie kroki są dobre do osiągnięcia celu, szczególnie kiedy tym celem jest tak zwany day. Ale tutaj chciałem wam pokazać jeszcze, zwrócić uwagę na ten komentarz. Szmaragd Jewgenia napisała: w centrum Warszawy instalacja poległych żołnierzy z wyrzeźbionymi twarzami z datami urodzenia. Milczę o tym, że ja żyję, ale postanowili mnie pochować żywą. Ludzie podchodzą, robią zdjęcia i śmieją się. Organizatorem tego działa jest polski artysta Janek Zamojski. No chodziło o to, aby kusić śmierć i zwrócić uwagę Polski na wojnę z Ukrainą. No ale ludzie to już się z tego po prostu śmieją, czyli jednak efekt artystyczny został zamierzony. Moi drodzy, rozmawialiśmy o Warszawie, rozmawialiśmy o Trzaskowskim, a tu zawsze w ostatnim czasie, zawsze się wplącze gdzieś Ukraina. No to jak jesteśmy przy tej Ukrainie, to ja wam coś pokażę. No to jest, jak to się mówi, rusko-onucowe pismo, czyli Wall Street Journal. W czym rzecz? Liczba zmobilizowanych Ukraińców spada pomimo przyjęcia nowej ustawy. Jak wynika z artykułu, zaraz po wiosennym zaostrzeniu mobilizacji liczba poborowych wzrosła trzykrotnie, ale potem liczba nagle spadła i nie chce wrócić do poprzedniego poziomu. Urzędnik wojskowy Wasilij Rumak powiedział, że w maju przeszkolono 35 tysięcy oficerów, ale od tego czasu liczba ta spadła do 19 tysięcy. Jednocześnie większość rekrutów nie chce służyć i ucieka na stronę rosyjską, zauważył anonimowy ukraiński instruktor. No ja powiem szczerze, ja się wcale nie dziwię. A w imię czego oni mają umierać? Ukraina tak naprawdę nie istnieje. To tylko dyktator kijowski po prostu sobie uzurpuje prawo, żeby wysyłać ludzi na śmierć, bo przecież kasa musi się zgadzać. Moi drodzy, no wszystko tak naprawdę obecnie, gdzie byście, jak to się mówi, palca nie włożyli, nie otworzyli jakiej strony, to gdzieś tam się przeplata Ukraina. Czy kojarzycie tą panią? Niektórzy może kojarzą, niektórzy może nie. Jest to pani Nawalna, wdowa po Nawalnym, którego tak Ukraina hełbiła i zachodnia Europa, że został on ofiarą tak zwanego putinowskiego reżimu, że trzeba tą panią uszanować, przecież i z Bidenem miała spotkanie. I powiem tak, co się stało, że się zesrało? Otóż, moi drodzy, Nawalna w Niemczech została nazwana prawniczką imperialnych roszczeń Rosji za swoje wypowiedzi na temat konfliktu na Ukrainie. Otóż wdowa po opozycjoniście Nawalnym w rozmowie z Die Zeit skrytykowała atak sił zbrojnych Ukrainy na obwód kurski, mówiąc krótko, ten atak zjednoczy naród rosyjski i wzmocni władzę Putina. Nawalna również wątpiła w potrzebę dostarczania broni Kijowowi. Podkreśliła, że bomby, oprócz celów wojskowych, trafiają w rosyjską ludność cywilną. Moi drodzy, no bardzo rozsądnie kobieta mówi. No, ale wiecie, jak ktoś mówi rozsądnie i logicznie, to znaczy, że jest ruską onucą. Ale to jeszcze nie wszystko. Ekspert do spraw polityki zagranicznej opozycyjnej partii CDU, Roderich Kleiswetter, w rozmowie z Bildem stwierdził, że Nawalna nie jest godna zaufania w prowadzeniu odpowiedniej polityki w ramach prawa międzynarodowego i jest prawnikiem imperialnych roszczeń Rosji. Ponadto Nawalna została umieszczona przez mirotworca jako terrorysta i ekstremista. No cóż, widzicie jak to z Ukrainą się wychodzi na interesach.
Nie chcę mówić, a nie mówiłem. Moi drodzy, i w dalszym ciągu pozostajemy w oparach absurdu. Poznajecie tego gościa? Oczywiście, że tak. Jest bardziej rozpoznawalny niż myszka Miki, ale zobaczcie to zacietrzewienie, te oczy szukające rozumu i logiki. O co chodzi? Zełenski poskarżył się w Islandii na możliwe zwycięstwo Trumpa. Przypomnijcie mi, ale przecież jeszcze niedawno zabiegał, żeby się z Trumpem spotykać i prosić go o łaskę, tak? No tylko go wtedy Trump potraktował. Jak potraktował? Tak jak na to zasłużył. Ale lecimy dalej. Zełenski przyznał na konferencji prasowej w Islandii, że w przypadku wygrania wyborów przez Trumpa istnieje ryzyko pozostawienia Ukrainy bez wsparcia USA. Cytuję. Oczywiście nie wiemy, co się stanie. Rozumiemy wszelkie ryzyko związane z tym, co może się wydarzyć. Największym ryzykiem będzie zmiana polityki USA, powiedział Zełenski. Stwierdził także, że Rosja wykorzystuje już na terytorium Ukrainy personel wojskowy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Ja nie rozumiem tego ajwaj całego. Skoro w szeregach armii Ukrainy walczą i Polacy, i Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Kolumbijczycy i kto tam jeszcze miał chęć i życzenie zarobić parę dolarów albo kulkę między oczy, do to się tam przyplątał. A oni mają pretensje, że Rosja sobie weszła w kooperację z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Nie rozumiem tego gorzkiego żalu. No ale cóż, zobaczcie, moi drodzy, jaki to jest fałszywy naród. Tutaj jeździ do Trumpa, żeby go ładnie klepać po plecach i wtulić się w łaski, a tutaj jedzie do randomowego kraju i obrabia mu dupsko. To jest polityk, no proszę was, bez jaj. Moi drodzy, na TikToku wrzuciłem taki fajny materiał na moim koncie o Szwajcarii, jak to się Ukraińcy tam zachowują, ale tutaj chciałem wam z drugiej strony jeszcze coś o Szwajcarii powiedzieć. Jak to władze szwajcarskie teraz zaczynają kombinować, bo jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. To jest akurat Reuters, ale wydanie rosyjskojęzyczne, tak moi drodzy szanowni, bo o tym tak naprawdę nie wszędzie się mówi. W czym rzecz? Prezydent Szwajcarii poparła zniesienie zakazu reeksportu broni na Ukrainę. Prezydent Szwajcarii Viola Amert wezwała do przeglądu zakazu, który obecnie nie pozwala na reeksport szwajcarskiej broni z innego kraju na Ukrainę. Według niej embargo szkodzi przemysłowi i bezpieczeństwu kraju, tak podaje Reuters. Amert jest również ministrem obrony. Wskazała, że należy zrobić krok w stronę szwajcarskiego przemysłu zbrojeniowego. Wiele krajów, w tym Holandia, zdecydowało się nie kupować w Bernie, czyli w Szwajcarii, ponieważ nie mogą reeksportować. Szwajcaria, która pełni rolę mediatora pokojowego w konfliktach globalnych, nigdy nie dostarczy broni krajowi będącemu w stanie wojny. Szwajcarski parlament już wcześniej zalecał złagodzenie przepisów dotyczących broni, chociaż w zeszłym roku rząd odmówił zmiany swojej wieloletniej polityki neutralności. Według sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem Szwajcaria jest głównym dostawcą broni, zajmując 14 miejsce na świecie pod względem dostaw w 2022 roku. Sprzedaż broni spadła już w 2023, a krytycy zarzucali rządowi neutralność. To co, moi drodzy? Zależy im na pokoju? No oczywiście, że nie. Ale nasze stanowcze postawy, które mówią, że to nie jest nasza wojna, nie będziemy uczestniczyć w żadnej wojnie, muszą się wybić. Wiecie, politycy sobie wojują tak długo, tak mocno, na ile my im pozwolimy. Bo chyba sobie nie wierzycie, że taka pani prezydent Szwajcarii czy feldmarszałek polny Kotłownia pójdą na pierwszą linię frontu. No oczywiście, że nie. Oni tylko potrafią rządzić i szafować życiem swoich obywateli, którzy notabene są ich pracodawcami. To jest paradoks, czyż nie? Szanowni, rozmawiamy o wojnie, to nie sposób nie wspomnieć, co się dzieje w Palestynie. Otóż jest problem i to przepotężny. Izrael zakazał UNRWA w Palestynie, po polsku czytając UNRWA. To jest
Agencja Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy humanitarnej. Izraelski Knesset uchwalił dwa projekty ustawy 92-10 głosów, aby powstrzymać Agencję Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy humanitarnej przed działaniem na obszarach kontrolowanych przez Izrael. Projekty ustaw ograniczają rolę UNRWA, która według Izraela utrwala status uchodźcy wśród Palestyńczyków i podsyca nastroje antyizraelskie. Przewodniczący Komisji Knesetu Yul Edelstein przytoczył jako uzasadnienie udział pracowników UNRWA w ataku Hamasu z 7 października. No bzdura bzdur, ale wiecie, że naród, który obecnie okupuje Palestynę, nie oprze się żadnemu kłamstwu tak naprawdę w celu osiągnięcia tak zwanej korzyści majątkowej. Pomimo międzynarodowego potępienia ze strony krajów takich jak Kanada, Wielka Brytania, Australia, izraelscy urzędnicy bronią swojego kroku jako kluczowego dla bezpieczeństwa. Przyjęcie ustawy może również wywołać odwet dyplomatyczny, taki jak zawieszenie praw wyborczych Izraela na forach ONZ. O Boże, a oni się tego najbardziej boją. W moim odczuciu tam powinno wejść wszystko na ostro i zrobić porządek. Tak, moi drodzy. Bo jakoś o Ukraińców to się wszyscy potrafią upominać. Mówię oczywiście o politykach. O Palestynę nikt. No to nasz głos może nie jest wielki, ale wydaje mi się, że powinien być dosyć wymowny, bo dla mnie Palestyna jest prawowitym właścicielem swoich ziem i nic tego nie zmieni, bo taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, a tu taka troszeczkę inna informacja, ale jakże wymowna, bo wiecie, że Szwecja próbuje wszystkich tutaj odpowiednio ustawiać po kątach. Oczywiście tylko im się tak wydaje. Zawsze swoje 3 grosze wsadzi. Teraz do Gruzji ma jakieś pretensje do wyborów. Ale ja chciałem coś wam innego pokazać. Tak, moi drodzy, jest to wycinek z gazety. Hitler nominowany do pokojowej nagrody Nobla w 1939 roku. Został nominowany przez Branta, członka szwedzkiego parlamentu. Cóż, tylko patrzeć, jak Żeleńskiemu będą próbowali dać nagrodę Nobla pokojową. Moi drodzy, wspomniałem o Gruzji. Wspomniałem. No to zobaczcie ten materiał. No country has been able to demonstrate, not even the United States when there were Russian interferences in their elections, nor other European countries. So we are not going to be in the position to demonstrate more than countries that are much stronger to demonstrate the hybrid attacks that they are under. But what is important is not to demonstrate outside, is what the Georgian population knows, feels, and has seen, because who else can see more what is happening in the country, in the villages, than the Georgian population. Tak, moi drodzy, widzieliście, ja chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Zauważcie, że ta pani już występuje na tle flag Unii Europejskiej, flag loga Unii Europejskiej, bo flaga musi mieć przynależność państwową. A nie, Unia jako europejska nie posiada takowej, czyli to nie jest flaga, a to jest tylko logo. Ale w czym jest rzecz? Otóż ta pani, czyli Salomea Zurabaszwili, Salomea jakże gruzińskie imię, powiedziała krótko, nie ma znaczenia, że nie mamy dowodów na to, że Rosja ingerowała w wybory. Stany Zjednoczone też ich nie miały, ale skoro my tak mówimy, że tak było, to tak na pewno było. Tak, moi drodzy, ja tego nie wymyślam. Ona to powiedziała. I to powiem szczerze, zawsze to jest takie trudne do zademonstrowania, bo żaden kraj nie był w stanie wykazać, czy Stany Zjednoczone, czy inne kraje, że Rosja miała wpływ na jakieś wybory. No przecież w Polsce też były takie głosy, że Rosja ingerowała w wybory, ale nawet... Powiem szczerze, nikt nie próbuje tego komentować, bo to jest tak głupie i tak grubymi nićmi szyte, że ja się zastanawiam, dlaczego Gruzini pozwalają, żeby ta pani jeszcze na tym swoim stanowisku siedziała. To przecież jest jawna zagrywka w stosunku do prowokacji. A wy jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu.
bo dla mnie to jest po prostu odklejka level hard. Ale myślę, że imię tej pani zobowiązuje. Moi drodzy, tak, to był ostatni temat dzisiejszego odcinka, ale oczywiście musi być suchar. I mi się wydaje, że suchar to będzie a propos jak nie wiem co. Otóż w Warszawie idzie sobie staruszek, nagle się potknął, przewrócił się. Podbiega do niego Rafał Trzaskowski, oczywiście za nim kamery, i pomaga mu wstawać. Bardzo panu dziękuję, mówi staruszek. Jak mogę się panu odwdzięczyć? No, niech pan w najbliższych wyborach odda na mnie swój głos. Dziadek tak patrzy, mówi, panie, ja upadłem na dupę, a nie na głowę. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, to tradycyjnie poproszę o lajka. Pamiętajcie również o subie i oczywiście, żeby puknąć dzwoneczek. Dobrego dnia życzę, trzymajcie się, hej!